Cześć, tutaj Goti z Tomkiem, a w dzisiejszym odcinku zrobimy barszcz ukraiński i zapraszam bardzo do subskrybowania tego kanału i sorry za tą długą przerwę. I zaczynamy. Dobra. Mama mi pomogła już zrobić wywar, tak? On się tu gotuje. Tam są pałki. Już tu para leci. Sorry za tą brudną folię, po prostu wczoraj robiłem spaghetti. Zapomniałam posprzątać. Pierwszy odcinek używałem sprzątać, ale dobra. Po ugotowaniu się właśnie wywaru, to dodamy liść laurowy i dwa ziela angielskie. I jak oglądaliście ten odcinek, w którym było, że nagrywam nową serię Szukaj z Tomkiem, to bardzo przepraszam, ale po prostu pierw byłem nascytowany, a później mnie kolega zawiódł. Już nie miałem z kim tak naprawdę go nagrywać, więc no, poczekam aż się ugotuje właśnie. Dobra, więc my teraz wrzucimy, po ugotowaniu się, wrzucimy liść laurowy. Jeden. I dwa ziela angielskie. Dobra, czekajcie, ja to zakryję. Już nie tam sobie. A teraz trzeba obrać ziemniaki, więc ja już mam tu wszystko przygotowane, zaraz będzie. Dobra. No i mamy już wszystko przygotowane. Ziemniory też tutaj. Właśnie do zupy potrzebujemy plastikowej miski bez wody. Ale gdybyście gotowali ziemniaki do nie wiem, do na przykład schabowego i tam buraków, to dość o Jezu. To właśnie w garnku i wodę wsadzę, ale tutaj nie trzeba. Dobra, a więc ja obiorę ziemniaczki, ziemniory i się ta widzimy, nie? Dobra, to dosłownie moment dla was. Zapomniałem, że trzeba trochę dodać pieprzu. Ale dobra, poczekajcie, bo tutaj muszę otworzyć klapą. Czego zapomniałem zrobić. Dobra. Teraz sypniemy. Spoko. Dobra. Ja obieram jeszcze ziemniory. Dobra, obrałam ziemniaki, teraz je weźmiemy i pokroimy w kostkę. Ale najpierw je wymyjemy. Dobra. Dobra, ja na waszych oczach wymyję tylko jednego i pokroję tylko jednego, bo nie chcę tracić czasu i też trudno mi jest operować wszystkim jedną ręką, wiecie? Bo miałem skupić stick. No, tego patyka do selfie. Nie wiem na wam nazwy, bo nie znam. Poczekajcie trochę. Dobra. Tutaj ustabilizuję kamerkę, spoko. Ustawię, sorry. Dobra, wymyję ziemniaka. Pod zimną wodą trzeba to myć. No, nie widzicie chyba na razie, ale tu nic. Dobra, wymyty ziemnior. Czekajcie, na to. Spoko. Jest wymyty. Uważajcie, żeby się właśnie nie przeciąć nożem. O, tak żeby te. Trzeba pokroić takie kostki, żeby było te kostki widać. O Jezu. Te kostki widać w tej zupie, a nie żeby były takie malutkie, że nie wiem co. Dobra. No takie coś. Nie? Dobra. Dobra, weźmy tylko tutaj na bok. Jezu, kater.
pamiętajcie, żeby zawsze porządnie umyć ręce przed tym, jak się idziecie do gotowania. Umiecie inaczej. Umieć nie zaczyszczoną. Nie. Jak się mówi? Niezaczyszczoną, nie. Nie pamiętam. Skażoną zupę. Dobra. Dobra, a ja jeszcze jednego ziemniaka okroiłem. Tak. Resztę okroję na pauzie. Dobra, więc okrojone. A więc tak to wygląda. To miska jest trochę brudna, więc ją puczę. Muszę tak wziąć na chwilę. Muszę wziąć jeszcze nóż i to. Dobra. Zimny pewnie. Uciekł. Dobra. Kochani, do kuchni weszła mama i stwierdziłam, że zupa jest czarna. Teraz gotowałem wywar. No, o Jezu, zaparowało mi. Czekajcie. Spoko, że zupa jest za czarna. Teraz jest już normalna, bo gotowaliśmy na nowo. Ja zasypałem całą łyżeczkę, a to ma być tylko tyle. Tak. Tylko. Więc. Ale ziemniaki zostały. Wszystko było trzeba gotować na nowo. Musiałem wrócić do sklepu. Dobra. A zamiast dwóch ziel angielskich sypiemy cztery. I zamiast jednego liścia laurowego sypiemy dwa. Tak. Pamiętajcie, nie sypcie tak dużo pieprzu. Tylko tyle, tak troszeczkę. Nie? Bo, a na sam koniec pokażę wam przepis na ten barszcz ukraiński właśnie. Dobra, to ja kończę. Znaczy, nie kończę, tylko robię pauzę. Bo jeszcze, no, trochę zostało tutaj do zrobienia. To widzimy się po pauzie. Dobra, teraz dosypiemy pieprzu. Dobra. Dobra, to teraz wrzucę kostkę rosołową drobiową. Dobra. I pierw wrzucam te ziemniaki, które obrałem i pokroiłem wcześniej. Bo resztę warzyw mam mrożonych i one ugotują się szybciej niż te ziemniaki. Więc teraz wrzucamy. Spoczko. Dobra. Dobra, teraz pomieszamy. Okej. Dobra, mam włoszczyznę tutaj mrożoną. Barszcz ukraiński, który zaraz dodamy. Wsypiemy tego garstkę. Dwie garstki. Spoko. Teraz otworzymy barszcz. Musimy jeszcze troszkę.
Dobra. Dodałem więcej tych mrożonych warzyw, bo stwierdziłam, że jest ich za mało. I tak to teraz wygląda. Przykry. Chociaż nie. Dobra. Przygotowałam sobie buraki. Niech nikt nie myśli, że to jest dżem właśnie, bo to są buraki robione przez moją babcię i śmietanę. 18%. Jak już warzywa się ugotują, to dodam buraków. A później je spróbuję i naprawię do smaku. Zup. No. W kuchni było bardzo gorąco, dlatego musiałam zdjąć bluzę. A teraz idziemy. Bliżej. Dwie łyżki śmietany. O! Teraz się położę. Dodam zimnej wody. Dobra. Teraz kręcam. Ale czerwona. Wlać całe. O! Poszło. Dobra, teraz dodamy tą śmietanę, którą wcześniej. Tutaj zrobiliśmy. Teraz niech się pogotuje z 5 minut i zupka będzie gotowa. Teraz posprzątamy tutaj. Brat. Okej, teraz starczy schować. I odnieść śmietanę. Dobra, zupa już jest gotowa. Teraz
Nie ma nic innego do roboty, jak jeść. Dobra. No. Życzę smacznego. Dziękuję bardzo za obejrzenie mojego odcinka. To było Gotuj z Tomkiem.